Cześć i witam was. Żeby zdobyć ten pucharek, będziecie musieli zabić przeciwnika w ciągu 2 sekund od otwarcia drzwi kopniakiem. Ja wam tutaj pokazuję jedną sytuację, jest to jedna z misji. Wcześniej w grze też była taka misja, jak mieliśmy jednego z minibossów rozwalić. Możecie też taką sytuację stworzyć, jak będziecie chodzić po mieście, to będziecie widzieć zamknięte drzwi. Jeżeli 3 razy łomem ich nie otworzycie, to będziecie mogli wyważyć takie drzwi kopniakiem. Wystarczy do takich drzwi zwabić jakiegoś nieprzyjaciela, otworzyć kopniakiem drzwi, odwrócić się, zabić go i też powinien wam pucharek wpaść. Możecie to wypróbować, także jeżeli macie z tym problem, to już nie musicie się martwić, bo wygląda na to, że stosunkowo łatwo jest ten pucharek zdobyć. Mam nadzieję, że wam się to przyda. Ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia, hej!